Dzisiejsze spotkanie jest dla mnie w pewnym sensie bardzo ważnym momentem. Za pomocą tego konkursu, który się odbył, to ministerstwo daje wyraz swojej chęci zmienienia profilu finansowanych badań. Robimy to z pełnym przekonaniem, że tak powinno być. Będziemy to robić w jeszcze większym stopniu. Na razie tego typu akcje mają niestety rangę bardziej symbolu niż rzeczywistej zmiany proporcji w finansowaniu poszczególnych obszarów badań, ale ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że tego typu polityka musi być konsekwentnie prowadzona. Byłoby śmieszne, gdybym ja Państwu przedstawiał jakieś swoje myśli na temat biotechnologii. Nie jestem specjalistą w tym zakresie. Powiem tylko tyle, że zdaję sobie sprawę ze znaczenia tego obszaru badań i wdrożeń w dzisiejszym świecie. Mówiłem o tym publicznie wielokrotnie. Jest to ten obszar, który powszechnie uznawany jest za jeden z najbardziej obiecujących dziedzin badawczych i przemysłowych na świecie. To, że cały świat tak mówi, cywilizowany, to jeszcze nie oznacza, że my musimy koniecznie podążać tym śladem. My moglibyśmy uznać, że w naszych warunkach na przykład biotechnologia nie jest priorytetowym kierunkiem działania. Ja myślę, że w naszej sytuacji byłby to błąd, gdybyśmy tak powiedzieli. My mamy, jak jestem o tym przekonany, znaczący potencjał badawczy w tym zakresie. Mamy niestety mało znaczący przy szacunku dla tych z Państwa, którzy mają na tym polu dokonania, wiem, że tacy są. Mamy w sensie ogólnokrajowym, bilansu ogólnokrajowego, mało znaczący potencjał przemysłowy w zakresie biotechnologii, ale będziemy mieli coraz większy. Ta akcja służyć ma temu, żeby tak się właśnie stało. Gratuluję bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy zmieścili się wśród 10 wytypowanych przedsięwzięć. I obiecuję, że będziemy powtarzali tego typu akcje. Chciałbym powiedzieć, że przygotowany jest siłami środowiska reprezentowanego przez Państwa raport o stanie biotechnologii w Polsce. Niebawem zrobimy na ten temat konferencję i chcielibyśmy publicznie na ten temat przekazać parę ważnych myśli i pewne generalne przesłanie z tym związane. Nie ukrywam, że chciałbym również za te parę tygodni, mówiąc o tym, nawiązać do dzisiejszego wydarzenia, do tego konkursu i powiedzieć, że tak czy inaczej wierzę, że biotechnologia to jest ta dziedzina, która wśród paru najlepiej wspieranych w Polsce powinna się znaleźć. Dla Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN kwotę 500 tysięcy złotych na realizację projektu badawczego pod tytułem Nowa metoda odcinania etykiety powinowactwa przy oczyszczaniu białek. Decyzję odbiera pan dr Wojciech Bal. Panie ministrze, jakie następne tematy? Jeszcze nie zapadły decyzje, ale znając preferencje, przy których się upieramy już od dłuższego czasu, następny temat będzie zapewne dotyczył albo zaawansowanych spraw związanych z inżynierią materiałową, w szczególności z tak zwanymi nanotechnologiami lub nanonauką wręcz i na pewno z technologiami informatycznymi. Dla Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków kwotę 500 tysięcy złotych na realizację projektu badawczego pod tytułem Nowy analog insuliny o zmodyfikowanym działaniu hipoglikemizującym. Decyzję odbierze w imieniu zespołu kierownik projektu pan dr Piotr Borowicz, dyrektor Instytutu. Chcemy tę formułę promować szerzej. To jest formuła, która jest w pewnym sensie dla nas troszkę nowa. Jest obliczona na to, żeby tworzyć silniejsze środowisko w pewnym obszarze. Polska biotechnologia ma wiele zalet, bo ma wsparcie naukowe relatywnie silne, a jednocześnie ma tę wadę, że jest bardzo mało ciągle aktywnych firm w tej dziedzinie. I
tego typu akcja, jak myślę, wychodzi naprzeciw tej sytuacji. Nie wymaga wielkich kwot od przedsiębiorstw, bo po prostu one nie są jeszcze dzisiaj w stanie tego zrobić, a jednocześnie wymaga deklaracji z ich strony, że będą brały udział w danym przedsięwzięciu i tworzyć będą tym samym środowisko, które będzie sprzyjać wdrożeniom wyników badań. Dla Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków kwotę 1 407 000 zł na realizację projektu badawczego pod tytułem Otrzymywanie i ocena eksperymentalnych szczepionek jadalnych przeciw motylicy wątrobowej i rotawirusom świń, który będzie realizowany przez połączone zespoły Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków pod kierownictwem pana profesora Andrzeja Płócienniczaka, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu pod kierownictwem pana profesora Andrzeja Legockiego, prezesa Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Parazytologii PAN w Warszawie pod kierownictwem pani profesor Haliny Wędrychowicz oraz Instytutu Weterynaryjnego w Puławach. Decyzję odbierze w imieniu całego zespołu kierownik projektu pan profesor doktor habilitowany Andrzej Płócienniczak. Szranki tym razem stanęły 43 zespoły. Czy to dużo, czy to mało? Ja myślę, że to jest tyle mniej więcej, ile ja się spodziewałem. Ja mam pewne wyobrażenie o tym, kto mógłby tutaj wziąć udział. Z całą pewnością na kraj tej wielkości i przeznaczeniu biotechnologii to nie jest bardzo dużo. To powinno być dużo więcej i ja mam nadzieję, że jak powtórzymy ten typ przedsięwzięcia za półtora roku może, to wtedy już może właśnie już będzie pierwszy efekt pierwszego konkursu i to środowisko wtedy będzie bardziej jeszcze aktywne. Dla Akademii Rolniczej imienia Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu kwotę 850 000 zł na realizację projektu badawczego pod tytułem Produkcja preparatów biologicznych do zwalczania bakterii Listeria monocytogenes dla przemysłu spożywczego i probiotyków dla ryb. Decyzję odbierze w imieniu zespołu pani dr Anna Sip. Pan profesor Tomasz Jankowski, kierownik projektu, nie mógł być dzisiaj obecny. W jaki sposób jest rozprzestrzeniana wiedza na temat tych konkursów? Jak Państwo docierają do poszczególnych zespołów? Czy na pewno wszyscy wiedzą o tym? Nie odważyłbym się powiedzieć, że na pewno wszyscy wiedzą, ale my oczywiście ogłaszamy to na naszych stronach. Nasze strony są wizytowane niezwykle często i podejrzewam, że wszystkie dobre zespoły wiedziały o tym konkursie, natomiast jeśli są jakieś sugestie, jak lepiej moglibyśmy informować środowisko, to ja jestem otwarty i wykorzystamy je natychmiast. Dla Centrum Biologii Medycznej i Mikrobiologii PAN kwotę 900 000 zł na realizację projektu badawczego pod tytułem Fluoryzujący Cell Chip FCC, wdrożenie nowej technologii do wykrywania substancji immunotoksycznych, immunomodulujących. Decyzję odbierze w imieniu zespołu kierownik projektu, pan doktor habilitowany Jarosław Dastych. Chcielibyśmy zaproponować, że będziemy postępować krok w krok za tymi 10 projektami i rejestrować postępy, rejestrować wyniki, rejestrować może moment wdrożenia. Czy pan minister wyraża na to zgodę? Ja bym się oczywiście bardzo cieszył, bo mnie zależy na tym, żeby wszyscy dowiedzieli się o tej akcji i o jej rezultatach poprzez realizację projektów. Nie wiem, czy wszystkie zespoły będą zachwycone, że bez przerwy będą musiały wypowiadać się publicznie na temat tego, co robią, ale na pewno nie dlatego, że mają coś do ukrycia, tylko żeby im to nie przeszkadzało w pracy, ale każda aktywność ze strony telewizji akademickiej jest na pewno mile widziana. Dla Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej imienia Ludwika Hirschfelda Polskiej Akademii Nauk kwotę 800 000 zł na realizację projektu pod tytułem Biotechnologia bakteriofagowa w zwalczaniu lekoopornych zakażeń bakteryjnych i potencjalne możliwości jej zastosowania w klinicznej immunosupresji onkologii. Decyzję odbiera profesor dr habilitowany Andrzej Górski. Dla Politechniki Łódzkiej kwotę 1 000 000 zł na realizację projektu pod tytułem Technologia produkcji materiałów opatrunkowych z celulozy bakteryjnej. Decyzję odbierze w imieniu zespołu kierownik projektu pan profesor dr habilitowany Stanisław Bielecki. Dla Politechniki Łódzkiej kwotę 500 000 zł na realizację projektu badawczego pod tytułem Technologia otrzymywania preparatu wieloenzymowego przydatnego w procesach obróbki wyrobów włókienniczych. Decyzję odbierze w imieniu zespołu kierownik projektu pan doktor habilitowany Tadeusz Antczak.
Dla Instytutu Chemii Organicznej PAN kwotę 750 tysięcy złotych na realizację projektu pod tytułem Opracowanie biotechnologicznej metody syntezy symwastatyny. Decyzję odbiera kierownik projektu, pan docent doktor habilitowany Ryszard Ostaszewski. Jeszcze decyzja dla Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa na kwotę 600 tysięcy złotych. Odbierze decyzję dr Małgorzata Podwyszyńska. Dziękuję bardzo za wręczenie nagród, a teraz zapraszam Państwa do wspólnego zdjęcia, a później na lampkę szampana.